Grasz w Castlevanii i po raz kolejny śmierć nie daje ci się pokonać? Marnujesz dziesiątki godzin szukając sposobu na unikanie kos? A może łapiesz przypadkowe bronie i męczysz się próbując go raszować? Mam dla ciebie rozwiązanie. Oto woda święcona. Z wodą święconą każda niewygodna i długa walka staje się prosta. Obrzuć przeciwnika butelkami i patrz, jak dzieje się magia. Kiedyś nie wychodziłem z domu, próbując pokonać śmierć raz za razem. Odkąd korzystam z wody święconej, moje życie stało się prawdziwą bajką. Myślisz, że to cud? Otóż nie! To tylko woda święcona. Zamów już dziś z dostawą do smętnego kosiarza za jedyne 4,20 za 100 ml. Dostawa jedyne 2,40 w ramach ryzyka zgonu kuriera. Woda święcona. Odmień swoją Castlevanię. Do okularów Voltaine to mam je od niedawna. Tydzień temu tak na dobrą sprawę je dostałem. Więc założyłem je pierwszy raz, robiąc, nie wiem, cosplay Eve. Jak graliśmy... O Jezus! Nie wiedziałem, że mogę to zawadzić głową. Jak graliśmy jeszcze w Stellar Blade'a? No, w tym tygodniu stwierdziłem po prostu, że je założę, bo mi się lepiej patrzy w ekran. Chciałem zobaczyć potem na nagraniu, jak będę w nich wyglądał. Bo tego, w ogóle tego nagrania ze Stellar Blade'a też jeszcze nie montowałem. Seria jest teraz w trakcie... No nie pamiętam nawet gdzie. Wiesz co, one są korekcyjne, ale one mają tam minus pół na obu chyba. Tak, one głównie redukcja astygmatyzmu i... Tak, bo tego mi wykryli trochę. Ale głównie kupiłem je przez wzgląd na to, żeby były do komputera. Jak zacząłem streamować i okazało się, że spędzam przy komputerze 12 godzin dziennie, momentami, to stwierdziłem... 12... 14 nawet potrafię siedzieć. To stwierdziłem, że trzeba okulary sobie załatwić, bo się zabije w końcu. Tak, no prawie jakby ich nie było. Ja bez okularów bardzo dobrze widzę, to nie jest dla mnie wielki problem. Momentami jak są bardzo... jak były bardzo... jasno świecące, mrygające światła, takie epileptyczne wręcz. No, chodź. To miałem problem delikatny przy takich grach typu Stellar Blade, gdzie dużo się działo na ekranie. No ale tak to zero, nie? Spokojnie mogę sobie istnieć bez nich. A, widziałem, że jest dodatek do Dead Cells z Castlevania. Widziałem. Widziałem reklamy na Steamie, bo bardzo lubię te Celsy. Znaczy lubiłem kiedyś, no bo przestałem w nie grać bardzo, bardzo dawno. Jak one jeszcze chyba nawet nie były wydane jako pełna gra, tak mi się wydaje, bo ja w nie grałem jeszcze w otwartej becie. No wow. O nie, to jest Hunchback. To nie był dobry pomysł, żeby tak raszować tego gościa. Chodź, muszę cię wykończyć zanim małpa tu przyjdzie, bo... No, mówiłem teraz. Ale faktycznie powinienem się bardziej skupić na tym, bo ja tak pamiętałem, że potrafiłem przeraszować tę grę w dużej części i tak sobie trochę folguję. Wychodzi na to, że kiepsko mi strasznie... Znaczy kiepsko, dostałem się tutaj bez straty jednego życia, więc nie poszło tak źle, ale... A, no oczywiście, że mnie trafi. Nie. Najgorzej. Dobra. A czy ja nie zostawiłem... Zostawiłem porkchop, prawda? Mogę jeszcze złapać porkchop. Kurde, bo... Oni się respawnują, zapomniałem. Dobra, ale może za drugim razem tamtego pokonam bez straty. Muszę go uderzać w głowę. To nic mu nie robi teraz, tak? Świetnie. Nie sięgam do jego głowy. O, jest. Dobra. Sięgam. Jest. Dawaj porkchop. No kurde. Prosto ze ściany. Bogaty w wap. Może bardziej w wapień. Ale dobra. Nieważne.
Dobra, taki hit mnie nie interesuje. Ważne, żeby głupio nie dawać się trafić temu ogniowi. Powiedziałem głupio, dałem się mądrze trafić, okej? O nie! Boże, jakby jeszcze zginął od tego ataku. No i... Jakbym wiedział, to przecież bym złapał tę dwójkę wcześniej! Nie wiedziałem. Barbara by mi się przydała, przyznam szczerze. Więc pierdolił schabowego, idzie pokonać Frankensteina z małpą. Witamy w Castlevanii. No faktycznie, to jest, zdaje się, już przedostatni poziom, bo tu kojarzę tą scenerię, tutaj będzie śmierć, jeśli się nie mylę, prawda? Bossem jest Death. Czy Grim Reaper, czy jakby tam wolał go nazwać. Ponury żniwia. No spłoń. Nie chcę tego bonusu, zabierz mi go stąd. Chociaż Grim Reapera spróbuję zestanlokować, bo jest strasznie denerwujący. O kurde, mielone? Ale bym sobie zjadł mielonego. Narobiłeś mi ochoty, chyba sobie zrobię mielone na jutro, wie? Narzeczonej teraz tydzień nie ma, muszę sobie coś ugotować. Mielony to dobry pomysł. Zacząłem wcześniej mówić, że Castlevania była w ogóle taką franczyzą, która bardzo dużo zaczerpnęła z ówczesnego kina, jeśli chodzi o horror. Z tego co pamiętam, mocno wzorowała się głównie na Draculi od Brama Stokera, ale w ogóle, jak widać, bardzo wiele postaci i przeciwników było zaczerpniętych ze starych filmów typu horror, chociażby Frankenstein czy Meduza. To były postacie, które się w tamtych czasach, szczególnie w modzie na te czarno-białe horrory o potworach, bardzo często pojawiały. To jest pokazane w tej grze poprzez później na sam koniec w napisach końcowych taką formę żartu, gdzie twórcy gry zostają nazwani, w ogóle to całość wygląda jak ostatnia scena z filmu, napisy końcowe, te sprawy. No i twórcy są nazwani tam po jakichś tam ksywkach, które są po prostu zmienionymi imionami, nazwiskami aktorów czy twórców filmów o potworach z tamtych czasów. Co zresztą będzie widać, jeśli uda mi się to dokończyć. Dwójka. Hedgehog! Generalnie mam te dodatkowe bronie, nie? I normalnie mogę rzucić tylko raz, a jak mam dwójkę, to mogę sobie rzucić dwa razy. O. Zniknął! Anulowałem jego egzystencję. Tak słabo sobie radziłem w pojedynku, że ktoś stwierdził, że wychodzi z kosmosu. Tego zapamiętam, 12 hitów tu jest potrzebne na niego. Kiedyś to liczyłem bardzo dawno temu, bo jak byłem dzieckiem i nie byłem w stanie, w sensie nie byłem jeszcze tak doświadczonym graczem, to wiele rzeczy właśnie robiło się specjalnie taktycznie, więc trzeba było po prostu myśleć o takich pierdołach. Teraz jestem w stanie, chociaż w Castlevanii nie aż tak, przez to takie bardzo sztywne sterowanie, ale w dużej części gier jestem w stanie nie myśleć zupełnie o liczbach czy taktykach i po prostu oprzeć się na zręczności. No i Castlevania była jedną z kultowych gier Nintendo Entertainment System. Przez to. No bo przyznam szczerze, gdyby nie to, jak dobrze oddaje klimat, oczywiście jak na NES-a, oddaje klimat takich horrorystycznych flików filmowych, to byłoby mi ciężko
zagrać w to i mieć jakiekolwiek dobre wspomnienia. To dlatego, że sterowanie, gra jest bardzo trudna, ale nie jest trudna z jakichkolwiek dobrych powodów. Ona jest trudna przez swoje głupie sterowanie, które nie działa. Jeszcze tego nie zauważyliście, bo mi się to nie zdarzyło, ale jeśli dostanę obrażenia, znaczy to już mogliście zauważyć, jeśli dostaję obrażenia, to moja postać delikatnie leci w przeciwnym kierunku. Mam gest teraz dobrze. Widzicie? O, tak mnie to odbija. Nagminnie w tej grze zdarza się, że dostaje się obrażenia w taki sposób, że po prostu spada się w przepaść. Niemalże jak w Ninja Gaiden, który ogrywaliśmy jakiś czas temu. Tylko ta gra ma tych okazji o wiele więcej. Dlatego jest to prawdopodobnie jedna z trudniejszych gier, jakie wyszły na Nintendo Entertainment System, bo no, zwyczajnie jest to okrutnie niewybaczające i niebywale frustrujące. Dobrze, że ktoś ogarnie, bo ja pierwszy raz będę grał na oczy. To nic złego, że pierwszą konsolą dla ciebie była PS2, bo ci, którzy grali na starych konsolach, często przechodzili przez erę PSX-a, a dla mnie era PSX-a to był okrutny zawód, jeśli chodzi o gry. W sensie, na pierwszym PlayStation było mało gier, szczególnie takich w 3D, które były warte uwagi, moim zdaniem. To stare 3D to było takie raczkujące 3D, które kompletnie nie działało. Chociaż były tam dobre gry, chociażby ta Contra, w którą grałem, Shattered Soldier i Neo Contra, ale też Castlevania Symphony of the Night, też bardzo słynna gra, która już na początku gry mówiłem, że praktycznie zapoczątkowała nazwę Metroidvania jako gatunek. To się źle skończy. A liczyłem na to, że doniosę tą wodę święconą do śmierci. Dobra, będę nią spamował, może jakieś życie by się trafiło. Nie! Dlaczego? Czemu ja tego nie przewidziałem? Przecież to było tak oczywiste. Dlaczego ja sobie to zrobiłem? No, to też jest bardzo dobra broń na death, na śmierć, na najbliższego bossa. Ale problem jest taki, że ja nie mam wystarczająco życia chyba, żeby się z nim zmierzyć, zobaczymy. Kiedyś się uczyłem grać ten korytarz i z mojego doświadczenia wynika, że najlepszym sposobem jest po prostu skupić się na unikaniu tych medus. I starać się po pierwsze nie odwracać, co zrobiłem. A po drugie jak najmniej skakać. Bo skok często powoduje władowanie się w topory. Ale jak widać, bardzo dobrze mi to poszło. Niestety, jak gram ze wspomnień, to trochę mam ograniczony pakiet zdolności, bo nie pamiętam dokładnie wszystkiego. Mam dwa paski HP, to trochę nie wyjdzie. Jakbym miał wodę święconą, to mógłbym spróbować go tam lokować, ale to nie wyjdzie, jak jej nie mam. Zapomniałem, że nie mogę tu dojść ze ściany. Dobrze ci poszło! Podstawowy bicz nie niszczy pocisków, prawda? Ups. Na każdego bossa trzeba mieć wodę święconą. Za tym bazowym bronią, którą się z tego co pamiętam brało na śmierć, jak się jeszcze nie umiało korzystać z wody święconej, to był krzyż. Ale może masz rację, że toporek. Ja z toporka nie korzystałem za dużo, bo moim zdaniem to jest strasznie słaba broń. Woda święcona na każdego bossa. Dlatego, że bossy wtedy nie zadają w ogóle obrażeń, bo są zestanlokowane. Woda święcona powoduje, że dostają stuna, oszołomienie, nie ruszają się, nie uderzają też, nie rzucają niczym. Można po prostu wtedy ich bardzo sprawnie pacyfikować. Do Rogue Legacy kontra Rogue Force trochę nic nie ma. O. Szczerze? Można było to rozwalać? Nawet tego nie pamiętałem, słuchajcie. Trzeba się tu przechodzić pod spodem, prawda? Dobra, będę używał tego głównie do... Śmierć zabiera strasznie dużo HP. Niestety. Strasznie dużo. Dobra, pomęczymy się trochę w tym poziomie, ale... Mam nadzieję, że nie za dużo. 6.5 hours later. To ja idę na stracenie, no że nie. Eternity later. Podejście 5555.
No matko bosko, kochano. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. No, moim zdaniem uderzyłem pierwszy. No. Prawie się udało nic zrobić. A, nie wskoczyłem. Niedobrze. Ale w to wlazłem. No, on leciał w prawo, niestety. Co ja zrobiłem źle? Pamiętam, jak działają te jego kosy i powinienem być w stanie sobie z nimi poradzić, a jakoś tak robię straszną manierę odwalam. Trzymam kciuki za sam za siebie. Trudny boss, polecam. Tak się właśnie pokonuje bossów w tej grze. Na wszystkich to działa. Nawet na nietoperza, który lata, tylko trzeba go na schodach złapać. Pamiętam, że to wymyśliłem, żeby szybko przechodzić tę grę i jak widać działa, tylko trzeba pamiętać, jak się donosi te rzeczy. W sensie, oryginalnie, w sensie, że taki jest zamysł, tak? Że toporek powinien mu robić największą krzywdę. W ogóle śmieszne, że te bossy z pierwszego poziomu są normalnymi przeciwnikami. To niby jest standardowe teraz w grach, ale kiedyś. Dobra, tutaj jest. Wtedy się nie będę przejmował tymi przeciwnikami, bo to nie ma co. Za dużo hitów przyjmują. Wow. Dobry gracz, polecam! No matko, dobra. Dobra, ale słuchajcie, jesteśmy w ostatnim poziomie. Jestem przekonany, że to jest ostatni poziom, bardzo dobrze to pamiętam, bo... wielokrotnie znajdowałem się w tym miejscu... A, zapomniałem, że on nie doleci do mnie. Wielokrotnie znajdowałem się w tym miejscu, ale nigdy tego miejsca nie udało mi się opuścić zwycięsko, także... Skąd wiem, że to jest ostatni poziom? No bo oczywiście przez lata wielokrotnie obiłem się o jakieś materiały o tej grze, czy o tej serii po prostu. No, jest ona bardzo popularna, więc wiem, że jest to ostatni poziom. Nie wiem natomiast, jak poradzić sobie do końca z tym poziomem, to znaczy jak pokonać ostatniego bossa. Jego pierwsza forma już jest trudna, udało mi się raz albo dwa poradzić sobie z pierwszą formą i dojść, zobaczyć jego drugą formę. Co jak zauważyliście, pewnie w tej grze nie jest dość częste, że bossowie mają dwie formy. Ten ma. No i mówi się, że jeśli straci się chociaż trochę życia na pierwszej formie, to już do drugiej można nawet nie podchodzić. Ale to jest coś, co słyszałem tylko dwukrotnie na jakichś kanałach, więc może to bójda. Przekonamy się. Na pewno będę się bardzo długo z nim męczył. I to w tym poziomie spędzimy najwięcej czasu, nie w poprzednim, który ewidentnie miał ten trudny korytarz. No ale tutaj o ile dotrzeć do bossa nie będzie pewnie aż tak trudne jak w poprzednim poziomie. Co ja zrobiłem, tak? Wiem, że skoczyłem w przepaść, ale nie wiem, gdzie powinienem pójść. Chodź tu, szkielecie, chodź. No chodź. No chodź. Poszukał system, nie ma trzeba toporek, nie wiem, nie kurwa. Trudno się w ogóle udało mi się wykonać tego bossa z Tower of Geometry. Za trzecim razem, ale to nie był pierwszy raz, jak do niego podchodziłeś. Nie, to muszę czuć. Ale to było bardzo Fun fact.
Po tych schodach, żeby zejść, trzeba wcisnąć strzałkę w dół. Tak się dzieje, jak się nie wciśnie strzałki w dół, tylko... No właśnie. Dobra. Dajcie mi dłuższy ten... bicz. Potrzebuję dłuższego łańcucha. Się zamęczę. Dzięki! Aha, to trzeba po schodach zejść po prostu. Dobra, to jestem głupi, nieważne. Zeskoczyłem w przepaść. A tak gadałem z wami i nie przyjrzałem się dokładnie, o co w tym poziomie chodzi. Ewidentnie mogłem sobie poradzić z tym lepiej. No cóż. Coś, czego się kiedyś nauczyłem, to że z tymi ptaszorami nie ma co się za bardzo bić, żeby nie tracić tu życia. Najwyżej się straci jedno. No i mam ostatni korytarz. Ostatni korytarz, który prowadzi... do Drakuli. Tutaj jest nasz boss. Tylko, no problem jest taki, że ja teraz za bardzo nic nie mam. I ja wiem, że podstawową metodą, jako że ten boss jest turbo trudny, jest po prostu łażenie w te i we w te. Plus jest taki, że jak zginę, no to oczywiście na szczęście... No, oczywiście, to nie jest oczywiste. Pojawia mnie zaraz na dole tych schodów. To znaczy, że mogę sobie teraz zginąć i spróbować jeszcze raz. Prawda, tylko raz, ale mogę. Woda święcona. O! Okej. Oh, that's how you do it. Muszę wcześniej skakać. Czemu on... Aha, ale nie mogę też skoczyć późno, bo wtedy wystrzeli w inną stronę. Wow, nie wiedziałem. W sensie... Gdybym nie pobiegł tak daleko, bo ja pamiętałem, jak on strzela, że strzela tym trójstrzałem, celując we mnie. Ale gdybym się nie cofnął tak daleko, że on bardzo zbił te pociski, to bym się nie domyślił, że mogę zrobić taki przeskok nad tym. Wow! Czyli tak to trzeba zrobić, no, najlepiej. No, niepotrzebnie, dobra, trudno. Jedziemy. Chcę spróbować pokonać pierwszą formę chociaż. Kurde, no nie mogę trafić w jego łeb. Muszę bliżej stać chyba, co? Jak ty wredny. Dobra. No przecież... Dobra, muszę po prostu biec. Tak, żeby na pewno mnie nie trafił, to muszę biec. No właśnie. Bo może stać się taka sytuacja. Okej. Run! Run, Simon! To jest wredne, że on jeszcze może się pojawić prosto na mnie. Już mogliby go chociaż, nie wiem, stworzyć tak, żeby tak nie robił. To jest okrutne wręcz. Że jeszcze w taki sposób jest mi w stanie zadać obrażenia. Co, sam nie dostaję? Jestem Simon Belmont, na pewno jestem wysmarowany czosnkiem. God damn it. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ty nie sądziłem, że tak, że dojdzie do jego drugiej formy tak szybko. Stój, stój, nie! Cookie Monster, stój! Stój, nie ruszaj się! Stunlock, stunlock! Muszę go bić po twarzy, ups.
muszę go bić po twarzy. To jest istotna informacja, o której nie wiedziałem. O, i teraz mogę próbować ile chcę, ale jestem tutaj. Nice. Dobra, styknie. Full focus. Za blisko? Nie, dobra, było git. Pudło. O! A tak mnie chciał zrobić, gad. No widzicie, to jest nieprawdopodobne. On się po prostu... Ja mam wrażenie, że on się nauczył tego, co ja robię. Że ja biegam po to, żeby w niego nie wpaść. Bo już w tym podejściu ze dwa albo trzy razy pojawił mi się tak, że musiałem się zatrzymać. Mam cię. Masakra to była. Nie pół HP straciłem. Za żałość. No, panikowałem. Nie ma szans. No nie, rzuć. Rzuć wodą. O, Jezu, ile on mi życia zabiera. Wiem, że najlepiej mieć 99, ale ja na dobrą sprawę nie zużywam nawet tych 36, więc nie mam po co zbierać aż 99. To nie ma klimatu trudności, słuchaj, w sensie... Ta gra ma po prostu klimat jako taki, ma taki fajny, horrorowy klimat i dlatego chce się w nią grać. Ale to sterowanie powoduje tylko frustrację niepotrzebną. To nie jest fajna, to nie jest fajne podwyższenie poziomu trudności. To jest moim zdaniem zwykła hamowa, no. Szczególnie, że ewidentnie w następnych częściach jest dokładnie ten sam problem ze sterowaniem, więc albo było to zrobione specjalnie, albo zostało utrzymane specjalnie po tym, jak się okazało, że gracze się frustrują. I nie chodzi mi o tego bossa, bo to jest absolutnie spoko. Ale chodzi mi o sterowanie tą postacią. Brak możliwości sterowania skokiem, czyli na sztywno określanie, gdzie wylądujesz w momencie, jak wciskasz przycisk skoku. Kolejna rzecz to, że odrzuca cię przy uderzeniu. I często przez to lądujesz w dziurze. Po co mi pasek HP, jak ja i tak w 90% w niektórych poziomach umieram po prostu, spadając w dziur, w dół. Jakby uważam, że to jest po prostu zły design, który potem stał się memem i został wykorzystany dalej, nie? Ale to nie jest dobry sposób na podwyższanie poziomu trudności. Tak samo jak dobrym pomysłem na podwyższanie poziomu trudności i przedłużanie gameplayu nie jest to, żeby dawać ograniczone continue. To kiedyś było normalne, żeby te gry trochę trwały, no i jestem w stanie to zrozumieć przy kontrze na przykład. No, szlak. Która ma 8 poziomów. Generalnie jest dość krótką grą. Ale są takie gry, które są stanowczo za długie na to, żeby mieć ograniczone continue. Potem spędzasz po prostu godziny tylko po to, żeby dojść z powrotem w to samo miejsce. Bez sensu. No, da się tego w ogóle uniknąć? Haha, trudne to będzie, no trudne to będzie. W ogóle nie można dostać ani razu tymi kulami ognia. No i trzeba go tak stunlockować, skakać z dobrym rytmem po prostu, no. Nienawidzę tego, bo on potrafi tak zrobić, że ja nie jestem w stanie zareagować. Ja po prostu idę i, no i muszę dostać obrażenie, kropka. Pojawia się w takim miejscu, że jak się zatrzymam, to już nie zdążę zawrócić. W sensie, że jak będę biegł, to w niego wpadnę. Jak spróbuję się zatrzymać i zawrócić, to nie mam takiego czasu reakcji po prostu. No
Biegnij, Simon! Biegnij! Gin! Gin! Czok! Zginął! Grałem? No ja straciłem pół HP na poprzedniej fazie, ja myślałem, że nie dam rady. Myślałem, że w ogóle nie ma szans, ja w ogóle... Wow! GG! GG! Zacząłem marudzić i pomogło. No kurczę, muszę jednak częściej was słuchać, panowie, słuchajcie. No, na to wychodzi. Możecie sobie poczytać, to wygląda jak... końcowa scena z jakiegoś filmu i wszystkie nazwiska tutaj są przerobionymi nazwiskami ludzi odpowiedzialnych za różne filmy stare z gatunku właśnie horroru czarno-białego wtedy o potworach. Są bardzo ciekawe rzeczy. A dla was, moi drodzy, którzy oglądacie na YouTubie, dzięki wam bardzo za to, że byliście ze mną w kolejnej gierce starej daty, w tym wypadku Castlevania 1. Widzimy się jutro do następnego.